związku z tym przystępujemy do wcześniej przegłosowanego, realizacji wcześniej przegłosowanego porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu numer 1, to jest według druku nr 1, projekt uchwały zarządu w sprawie danych projektowych na 2013 rok. Otóż tak jak Państwu mówiłem, pojawiły się dodatkowe 60 tysięcy złotych z poprawką do projektu budżetu zwiększającą. Można? Wprowadzające do porządku, dla każdej dzielnicy na zadania priorytetowe zostało dołożone po 60 tysięcy złotych. Przypominam, że na koniec tamtego roku, panie Tomku, ścinaliśmy, bo był zmniejszony budżet i ścinaliśmy też z poszczególnych zadań. Zaproponowaliśmy, jako zarząd zaproponował następujące, macie zresztą ten państwo projekt, co było następujące, rozbudowanie następujący sposób. To jest 60 tysięcy praktycznie zarząd zaproponował na edukację. To jest dofinansowanie remontu przedszkola nr 11 o 50 tysięcy złotych, czyli byłoby 85 tysięcy, byłoby teraz 35 tysięcy, tak? Wpisanie dalej mamy w przedszkolu samorządowym 129, rozczytam ten numer, to jest przy ulicy Bielickiej. Tam był wniosek na koniec roku, który nie byliśmy w stanie go zrealizować, to znaczy my zawnioskowaliśmy kwotę, której już ZEO nie było w stanie wydać. Ja pragnę powiedzieć przy tej okazji, że ZEO napisało na koniec roku pismo na ręce moje, czyli przewodniczącego, że owszem, zrealizuje zadania, które myśmy przewidzieli, bo myśmy podjęli uchwałę, żeby nasz budżet wewnętrzny rozdysponować na dofinansowanie przedszkola przy ulicy Kutrzeby, przedszkola przy ulicy Dekerta i właśnie przy ulicy Bielickiej. Tam chodziło o monitoringi, a w tym wypadku chodziło o podłogę. Ale pan dyrektor odpisał, że tak, ale będą płacone z budżetu tego rocznego. Niestety był okres dwu czy trzydniowy, bo trzeba w trybie pilnym odpowiedzieć. Natomiast podpisując takie zobowiązanie, naruszyłbym jako przewodniczący zarządu naruszył swoje kompetencje, dlatego że kompetencją do zobowiązań na przyszły rok, czy w ogóle jakichkolwiek zobowiązań finansowych, jest to kompetencja Rady Dzielnicy. W związku z tym i tu może zapadać na sesji, a nie indywidualna przewodniczącego czy zarządu. W związku z tym nie mogliśmy podjąć w trybie, że tak powiem, jednodniowym ex cathedra decyzji, chociaż pewnie dobrze, jakby to było zrealizowane w tamtym roku, bo to było akurat, nie trzeba było tych zadań odpalać. Niestety było to nie było możliwe do przeprowadzenia, bo zadawalibyśmy je zgodnie ze statutem, złamalibyśmy statut. I rozumiem, że byłoby to wykrycone przez komisję rewizyjną. Zresztą nie chcieliśmy tego robić, tak mówię, dlatego nie podjęliśmy. Ja odpisałem, że niestety nie możemy tego zrealizować. Wiem, że przed sesją była komisja edukacji i jest tam propozycja. Pragnę również powiedzieć, że ostatnio odbyło się spotkanie w przedszkolu nr 11 z ZEO odnośnie remontu na przyszły rok. I chciałbym, żebyśmy mieli jakby większą wiedzę na ten temat. Otóż w budżecie miasta Krakowa mamy 500 tysięcy złotych na ten rok i 2 miliony mamy na następny, ale WPI nie są wpisane do budżetu, bo budżetu jeszcze na przyszły rok nie ma. Znaczy WPI. Ale można w związku z tym ogłosić przetarg na całość. I tak się ZEO zobowiązało, że ogłosi na całość. Rozmawialiśmy, następne spotkanie będzie odnośnie szczegółowych zakresów. Tak, żeby nie trzeba było wracać, że na przykład kuchnia nie ma HACAP-u albo czegoś tam zapomniano, bo potem nie będzie środków na to, żeby dofinansować to przedszkole. I wiem, że jest propozycja, którą żeśmy, zarząd nie opiniował poprawki, no bo trudno opiniować poprawkę, żeby te pieniądze przeszły na rezerwę w sytuacji, kiedy okazałoby się, że z kosztorysu inwestorskiego i z pieniędzy, które są w budżecie miasta, środki są wystarczające, bo tam się rozwija temat, dam przykład na temat klimatyzacji. No sama gdybyś miał w przedszkolu zaprojektowaną klimatyzację. To fajna rzecz, XXI wiek i mechaniczną wentylację. Tylko że koszty utrzymania klimatyzacji są gigantyczne. Pytanie na temat tych wszystkich rzeczy związanych ze zdrowiem, czyli bo to jest i choroba legionistów i różne inne rzeczy, mikroby, które tam żyją w tych wentylacjach. Natomiast zasilanie, które potrzebne było do klimatyzacji, czyli do wszystkich agregatów, to jest 80 kW.
większe niż całego przedszkola i pewnie trzeba by jeszcze przerabiać zasilanie do przedszkola. Koszty utrzymania potem tego przedszkola byłoby chyba najwyższe w Krakowie. No fajnie, że byłoby klimatyzowane. W związku z tym to jest pewna przesada. Natomiast ZO się ma zastanowić, co można z tego wszystkiego tam odchudzić, bo na pewno klimatyzacja nie, pytanie jak z wentylacją mechaniczną. Bo jak nie przewidziano na przykład odpowiednich wentylacji grawitacyjnej, no to trzeba będzie przerobić życie, bo na... Ale tu nie chcemy projektować za ZO. Ale są takie Michałki, które... ZEO wszystko przyjęło wtedy w projekcie bezkrytycznie, a teraz przy realizacji wychodzą pewne schody. Myślę, że co do wprowadzenia, czy ktoś z zarządu chciałby coś dodać? Nie widzę, nie słyszę. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Co to masz? Chciałem się pytać, czy coś jeszcze chciałbyś dodać? Dobrze. Otwieram dyskusję w tej sprawie. Wpłynęła poprawka, tak? Tak. Mam ją przeczytać. Wpłynęła jedna poprawka, to jest projekt poprawka komisji, znaczy poprawki pani Jaremy. No to tylko się dopiszę do komisji edukacji, bo jest podpisana wtedy pani Kupusia. W sprawie listy zadań priorytetowych na 2000 rok wykreśla się paragrafu 1. Paragraf 1, zmiany dotyczą do 24, a kwotę 50 tysięcy przenosi się do rezerwy. Wtedy zostawiamy sobie możliwość dynamicznego zadziałania. Jeżeli będzie trzeba dołożyć do przedszkola, do rzeczy, które wyjdą w trakcie następnych dodatkowych negocjacji, myślę, że w ciągu miesiąca te rzeczy powinny się wyklarować, to wtedy przeznaczymy. Jeżeli nie, to przedstawimy Państwu propozycję, która czy będzie można wtedy składać poprawki do wyponowania tej kwoty. Jakieś pomysły są, bo wiem, że tutaj są... Przepraszam, cały czas nie wiadomo przedszkola, to będzie 12, tak? Tak. Mówimy głównie o tej kwocie 50 tysięcy złotych. Bo ja rozumiem, że kwotę, jak chcecie Państwo mówić dodatkowe, dlaczego na przykład 7 tysięcy złotych proponujemy na przedszkole numer 57 przy potrzebie? Otóż w szkole numer 57 przy potrzebie nie zostało w tamtym roku, znaczy podczas remontu instalacji elektrycznej nie zostało wykonane odtworzenie malowania. Na koniec odpowiem, że przedszkole dostawało pewne środki i zakupiło na przykład płytki. I teraz jest kwestia, że no, należałoby wykonać zamiast tego zmalowania, zrobiliby to w płytkach, czyli byłaby transakcja wiązana i mielibyśmy załatwiony temat przedszkola nr 57. Podobna sytuacja jest w przedszkolu nr 129 przy ulicy Wilickiej. Tam był wniosek o wypłacenie kule 2-3 tysiące, także tu zaspokoilibyśmy te dwie placówki edukacyjne. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dobrze, jestem poprawa. No jak nie widzę, proszę Państwa, mam wszystko przekazać. Proszę w tej chwili dyrektorem przedszkola nr 57, bo ja pogubiłem się już. Ale Panie Adamie. Dobrze pan wie, kto jest dyrektorem przedszkola 57. Nie, naprawdę, bo ja nie byłem ani komisji konkursowej, no nie dostałem takiego komunikatu. Ale panie Adamie, dobrze pan wie, że nie było konkursu na przedszkolu nr 57. Ja też nie. Znaczy był konkurs nierozstrzygnięty. Dyrektorem obecnie powołanym na rok, czy będzie następny konkurs, panie wiem, bo to jest kompetencji Wydziału Edukacji i jest pani Drzelinica. To jest przedszkole leżące w naszej dzielnicy. Ale był pan przecież tam, panie Adamie. Nikt mnie nie przedstawił. Widziałem panią Grażynę Lienz, ale nie widziałem w imieniu pani Adamie, dzieciaków. Panie Adamie. Dobrze. Dziękuję. Coś jeszcze, jakieś informacje? Przystępujemy, proszę Państwa, do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki Komisji Edukacji, kto jest za? 18 za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 18 za, 0 przeciw, 1 wstrzymująca, stwierdzam, że przyjęła poprawkę. I teraz przystępujemy, jest wniosek o głosowanie? Nie ma. W związku z tym przystępujemy do głosowania całego uchwały wraz z przyjętą poprawką według druku nr 1. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według druku nr 1 wraz z przyjętą poprawką? Kto jest za? 15 osób. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, w związku z tym mamy 19 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że tak trzeba uchwały nr 1 wraz z wcześniej przyjętą poprawką.